Czy Polska stanie się Palestyną Europy? O tym w najnowszej książce Krzysztofa Balińskiego. Książka dostępna na kapitalbuk.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Lipca M9. Szanowny Panie Stanisławie, czy pożyczka i zakup śmigłowców od naszego najważniejszego sojusznika to dobry interes, czy raczej chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze? Pozdrawiam serdecznie. No ja mam taką obawę, bo tam śmigłowce śmigłowcami, ale za te 2 miliardy dolarów to jeszcze Polska ma kupić 1700 pocisków rakietowych, o czym za chwilę. Ale zarówno co do śmigłowców i do tych pocisków rakietowych, to ta pożyczka może być próbą obejścia tej obstrukcji, którą w Stanach Zjednoczonych stosuje Kongres, żeby nie dawać dla Ukrainy żadnych pieniędzy. Przypomnę, że jest już trzeci budżet tymczasowy. No i w żadnym z tych tymczasowych budżetów nie ma ani centa na pomoc dla Ukrainy. W związku z tym bardzo możliwe, że administracja, czy tam generałowie z Pentagonu, ci jastrzębie tacy, łącznie z kompleksu wojskowo-przemysłowego, wykombinowali sobie tak: pożyczymy Polsce 2 miliardy dolarów, Polska za te 2 miliardy dolarów kupi śmigłowce i pociski rakietowe, ale Polska ma umowę z 2 grudnia 2016 roku z Ukrainą, na podstawie, i to tej umowy nie słychać było, żeby ktoś ją anulował, na podstawie której Polska ma udostępniać Ukrainie nieodpłatnie zasoby całego państwa. No to bardzo możliwe, że tak to sobie generałowie wykombinowali i kapitanowie przemysłu zbrojeniowego w Ameryce, że dobra, to jak tak, to Polska pożyczy te 2 miliardy dolarów, potem będzie spłacała, tam będziemy ich żyłować, szlamować, a tę zakupioną broń przekaże Ukrainie za darmo. No i w ten sposób wilk będzie syty i owca cała, i przemysł zbrojeniowy amerykański dostanie zastrzyk finansowy. Polska, że tak powiem, zostanie wydymana, a prezydent Zełenski dostanie to, za czym się już stęskił, żeby trochę przedłużyć wojnę na Ukrainie. Po drugie, tu jeden z analityków, takich rzeczoznawców, zwrócił uwagę, że te 1700 pocisków rakietowych, wśród tego 1700 pocisków rakietowych nie ma rakiet ziemia-powietrze służących do obrony przeciwlotniczej, tylko są rakiety typu powietrze-powietrze do walk powietrznych, no i powietrze-ziemia, a więc służące do jako środek napadu powietrznego. Więc to jest bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne, że ten zakup nie służy wcale obronie Polski, tylko służy jakimś innym celom. Obawiam się, że jest elementem wpychania Polski do wojny z Rosją w taki sposób, żeby to nie rodziło żadnych zobowiązań ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla NATO. Wodnik Szuwarek. Kłaniam się, panie Stanisławie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie ma pan zdanie na temat podziału rynku w gospodarce. W państwach silnych, poważnych, takich jak niestety Niemcy, udział w rynku to 70% kapitału rodzimego i 30% kapitału zagranicznego. W państwach słabych i skolonizowanych, takich jak nasza kochana, nieszczęśliwa Polska, jest dokładnie na odwrót. 70% to kapitał zagraniczny, pozostałe 30% jest w rękach autochtonów. Abstrahując od historycznych przyczyn tego rzeczostanu, w jaki sposób można było odwrócić ten upokarzający nas trend? Oczywiście przy zachowaniu zasad wolnego rynku, którego także jestem zwolennikiem, jednak z uwzględnieniem dbałości o kapitał rodzimy, który na naszej ziemi powinien być zawsze ważniejszy. Proszę o odpowiedź z wyrazami szacunku, z Panem Bogiem, wodnik Szuwarek. No, wodniku Szuwarku,
Jedyny sposób, w jaki można ten, jak to Szydlak mówił, trend odwrócić, to zmniejszyć ucisk fiskalny rodzimych przedsiębiorców, tak żeby oni mogli, że tak powiem, kontynuować akumulację pierwotną. Bo tu niestety nasi umiłowani przywódcy wiedzą, że nie wolno im uciskać fiskalnie kapitału zagranicznego. On korzysta z rozmaitych wakacji podatkowych, podczas kiedy przedsiębiorcy tu miejscowi, obywatele polscy, no są łupieni na wszystkie możliwe sposoby przez rozrastającą się biurokrację. Trzeba zlikwidować biurokrację, przywrócić mechanizmy rynkowe, zmniejszyć opodatkowanie, bo tamci to i tak, mówię, wakacje podatkowe mają, to jest nieuczciwa konkurencja ze strony kapitału zagranicznego w stosunku do polskiego. No i w ten sposób polski kapitał zyskałby zdolność do ekspansji kosztem kapitału zagranicznego. Innego sposobu sobie nie wyobrażam. Maxari pyta, czy Ameryka będzie walczyć z Chinami aż do ostatniego Hindusa? No dlaczego Hindusa może walczyć z Chinami do ostatniego Chińczyka na Tajwanie? Jeszcze taka możliwość jest. Ale nie wiem, no trzeba by, ja, mnie się prezydent Joe Biden nie zwierza tak jak panu prezydentowi Dudzie, który tam duszę przed nim otwiera, a przede mną nie, także skąd ja takie rzeczy mógłbym wiedzieć. Rooster, dzień dobry, czy jest pan pewien, że wszelkie działania kolejnych rządów w stosunku do Ukrainy nie są konsekwencją tak zwanej afery podkarpackiej? Pozdrawiam. No jestem pewien chyba, że nie, dlatego że tu gdyby tylko polski rząd był w sprawy ukraińskie w ten sposób zaangażowany, to można by było o to tutaj podejrzewać, że ta afera podkarpacka, ale tu no, amerykański rząd nie był zaangażowany w aferę podkarpacką, francuski rząd nie był zaangażowany w aferę podkarpacką, brytyjski rząd nie był zaangażowany w aferę podkarpacką, no a w sprawie Ukrainy się angażują, to znaczy nie tyle może w sprawę Ukrainy, co w sprawę wepchnięcia Polski do wojny z Rosją. Moim zdaniem to już nic wspólnego z aferą podkarpacką nie ma. Esox MZ. Witam szanownego pana. Przeanalizowałem pochodzenie inżynierów z pontonów przybyłych do Niemiec. Wszyscy przybysze pochodzą z krajów, gdzie USA wprowadzały demokrację. Pytam więc pana, czy Niemcy nie sprowadziły sobie przypadkiem oręża w konflikcie z panem z za wielkiej wody? Proszę zwrócić uwagę, że dają młodym chłopakom wikt i opierunek. Pozwalają bezkarnie używać swoich kobiet. To wszystko tak bezinteresownie. Mittal Europa to projekt długoterminowy, ostatecznie dążący do hegemonii. A jak wiemy, hegemon może być jeden. Pozdrawiam serdecznie, Mirek. No to by znaczyło, wie pan, jeśli tak, to by znaczyło, że Niemcy planują bardzo dalekosiężnie. Planują na całe dziesięciolecia. Ja nie podejrzewam aktualnych rządów w Niemczech o taką dalekowzroczność, ale mogę się mylić, No, jakaś przyczyna musi być bardzo możliwa. Znaczy ja się waham między dwiema przyczynami, między dwiema odpowiedziami, bo jedna taka, im prostsza, tym bliższa prawdy moim zdaniem, że niemieckie koła, kręgi kierownicze, zwłaszcza z tych HDC i SPD, po prostu uwierzyły we własną propagandę, co zawsze jest wstępem do jakichś paroksyzmów. No a druga możliwość to taka, że to jest bardzo głęboki impas. No, wie pan, to by przynosiło Niemcom zaszczyt, gdyby ta druga możliwość była prawdziwa, a nie ta pierwsza. Florian Bancel. Witam. Co pan sądzi o postaci Wojciecha Cejrowskiego? Czy słucha pan czasem jego wywodów dla Radia Wnet? Nie, nie słucham. Oglądam od czasu do czasu. Bardzo rzadko.
takie programy, te podróżnice Wojciecha Cejrowskiego, Boso przez świat. To one ciekawe są takie. Ale czytam dalej pytania. Pytanie. Osobiście uważam, że niektóre przemyślenia Cejrowskiego są interesujące, jednak razi mnie jego fanatyzm religijny i prostactwo, które od niego bije na kilometr. Jestem ciekawa, czy podziela pan moje obserwacje. Pozdrawiam. No, dlaczego fanatyzm religijny? Ja znam osobiście Wojciecha Cejrowskiego, zresztą nawiasem mówiąc, wcześniej jeszcze znałem jego ojca, no bo ja jestem trochę starszy od niego, pana Stanisława Cejrowskiego, który był takim, no, jednym z propagatorów muzyki jazzowej w Polsce, o czym już mało kto dzisiaj pamięta. No i ja jego najpierw poznałem, a potem poznałem również Wojciecha Cejrowskiego. Z tego co wiem, to Wojciech Cejrowski jest człowiekiem pobożnym. Jest człowiekiem pobożnym, który religię katolicką traktuje poważnie. Być może, że to pani nasunęło, takie mogę określić jak fanatyzm religijny. No bo dzisiaj nawet biskupi to oni starają się ukrywać, tam podpierają się judaizmem i tam innymi wynalazkami, a Wojciech Cejrowski się nie podpierał. On swoją religię traktuje poważnie. Jest to rzeczywiście rzadkość pewna, ale to nie znaczy, to nie oznacza fanatyzmu. Fanatyzm polegałby na tym, na przykład, gdyby Wojciech Cejrowski zaczął wzywać do tego, żeby heretyków mordować. O tym nie słyszałem, żeby się kiedykolwiek w ten sposób wyrażał. Także myślę, że fanatykiem nie jest. Jeśli chodzi o prostactwo, no tu nie zgadzam się z panią. Powiadam, na podstawie tych jego programów podróżniczych, no to raczej odwrotne mam wrażenie, że on stara się nie pokazać widzowi polskiemu, że jest mądrzejszy od tych dzikusów, których tam pokazuje w dżungli amazońskiej, tylko pokazać, jacy oni naprawdę są. Więc to nie jest dowód prostactwa, tylko raczej pewnej kultury, przynajmniej dziennikarskiej. Norbi. Fanatyczna jest ta nagonka na Wiplera. Korwin znalazł sobie chochoła, w którego może ciągle uderzać. Doszło już do tak kuriozalnej sytuacji, że startujący w wyborach samorządowych korwiniści bardziej zainteresowani są wysyłaniem wulgarnych memów z Wiplerem niż kampanią samorządową. Sugerowanie, że ów poseł rządzi Mentzenem, Konfederacją, a pojawiają się również głosy, że połową polskiej polityki, jest tak niedorzeczne, że ciężko to komentować. Pięknie podsumowuje to jego rozmowa u Warzechy, gdzie przyznał się, że koledzy z Konfederacji go upomnieli, by sobie na zbyt osobiste opinie nie pozwalał, bo kolidują one z przekazem partyjnym. Tak właśnie jego nadzór wygląda. Ta walka z Wiplerem to w istocie paniczne chwytanie się ostatniej deski ratunku przez Korwina, pisze Norbi. No to ja nie wiem, aż tak bardzo się nie interesuję wyborami samorządowymi, jak tutaj, żeby tu potwierdzić albo zaprzeczyć tym doniesieniom, które pan tu formułuje. Natomiast zwracam uwagę, że to nie Korwin Wiplera wyrzucał z Konfederacji, tylko odwrotnie. Odwrotnie, także no, to, że Korwin reaguje na to, to wcale mnie to nie dziwi, bo to po pierwsze. Po drugie, no tutaj rzeczywiście zagadkowo się zachowywał pan Przemysław Wipler, który jest prostym posłem, o ile mi wiadomo. Nie piastuje w Konfederacji żadnej funkcji takiej decyzyjnej, a tymczasem wielokrotnie się wypowiadał tak, jakby to on kierował polityką tej formacji. Tak jakby to on kierował polityką tej formacji. Co więcej, przyznał się sam do tego, jak tu pan pisze w rozmowie u Warzechy. Koledzy go upomnieli. No to aż musieli go upomnieć, wie pan. To znaczy, że gdyby go nie upomnieli,
A nawet jak go upomnieli, to odnoszę wrażenie, że on wcale tej postawy nie porzucił. Na przykład, no, jest istotne, linia polityczna Konfederacji od samego początku polega między innymi na tym, że wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną. A co powiedział pan Przemysław Wiple? Że czy nam się to podoba, czy nie, to jest nasza wojna. No to jest to całkowicie, diametralnie sprzeczne ze stanowiskiem partii, czy tam formacji politycznej, do której pan Wippler należy. A on widać wyraźnie, że ma całkiem odmienne zdanie od linii politycznej partii. Zachowuje się tak, jakby to on miał władzę. No, poza tym jeszcze jest jedna rzecz. No, w jaki sposób pan Przemysław Wipler został posłem? Jak wiemy, dostał od pana Sławomira Mentzena pierwsze miejsce w Toruniu. No i nie było to połączone z żadnymi prawyborami. Nie było to połączone z żadnymi prawyborami, więc bardzo możliwe, że no, należałoby wyjaśnić ten fenomen. Należałoby wyjaśnić ten fenomen. Ja mam swoją teorię na ten temat spiskową, ulubioną, ale tu nie będę jej rozwijał. W każdym razie to nie ma dymu bez ognia, wie pan. Także tu w przypadku pana Wiplera bardzo wiele tych zastrzeżeń wydaje się uzasadnionych. Pan Marcin Kukla. Witam serdecznie. Z góry przepraszam za mój polski język, niepoprawność pisowni. Panie Stanisławie, kilka dni po ataku Putina obawiałem się, co to będzie po kilkunastu dniach. Zastanawiałem się, co to jest, a od ponad roku mam wrażenie, że Putinowi na to pozwolono. Spuszczono go ze smyczy, by inni mogli robić swoje interesy, wprowadzenie Zielonego Ładu i pod tą przykrywką droższa energia, żywność z zagranicy i tak dalej. Chyba że ten atak wykorzystali, by to wprowadzić. Co pan o tym myśli? Dziękuję, zdrowia życzę. No, myślę, że to chyba nieprawda. Myślę, że to ze smyczy to można spuścić Donalda Tuska. Natomiast obawiam się, że Putin nie jest na niczyjej smyczy. Putin sam trzyma smycz w ręku. No i tam on może spuszczać jak nie tego, to tam innego. Natomiast sądzę, że on nie jest na niczyjej smyczy. To by wymagałoby to dłuższego wywodu, tak od Adama i Ewy, w jaki sposób Putin w ogóle się wybił na stanowisko prezydenta Rosji po tej smucie jelcynowskiej, chociaż to by było bardzo interesujące, ale to jest temat, że tak powiem, osobny, więc nie chciałbym tu rozsadzać ram czasowych tego naszego cyklu. Ziema z 55. Dzień dobry. Co pan sądzi o zmianie granic Polski po II wojnie światowej? Pomijając fakt straszliwych zbrodni na utraconych Kresach i otrzymaną mniejszą powierzchnię ziemi, jak mógłby pan podsumować taką zmianę? Pozdrawiam serdecznie. No to przecież to nie Polska o tym zdecydowała, o zmianie granic, tylko Józef Stalin zdecydował, a Zachód tam przyjął to do wiadomości. Zresztą w taki sposób, który stwarzał stan tymczasowości w tej sprawie. Przypomnę, że konferencja w Poczdamie, bo państwo niemieckie w 1945 roku zostało zlikwidowane, konferencja w Poczdamie podejmowała, znaczy różne sprawy takie dotyczące Niemiec załatwiała sama. No i co konferencja w Poczdamie w sprawie, że tak powiem, ziem zachodnich postanowiła? Oddała je, przekazała je Polsce w tymczasową administrację. Tymczasową administrację, a ten stan tymczasowości miał być zakończony dopiero w traktacie pokojowym z Niemcami.
No i aż do 1991 roku żadnego traktatu pokojowego nie można było zawrzeć, bo nie było Niemiec, tylko były najpierw w ogóle nie było żadnych Niemiec, potem były dwa państwa niemieckie, NRD i RFN. No a jak już się tam zjednoczyły, to znaczy kiedy Republika Federalna Niemiec wchłonęła w NRD, no to wtedy dzięki interwencji Margaret Thatcher, która była przeciwna zjednoczeniu Niemiec, ona mówiła, że ona w ogóle tak kocha Niemców, żeby życzyła im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20, no to Margaret Thatcher tutaj za, że tak powiem, namową polskich władz, które były zaniepokojone, wymusiła na kanclerzu Kohlu, żeby Niemcy uznały, iż konferencja 2+4 to ma być przez nie traktowana jako traktat pokojowy z Polską. Polska nie brała udziału w tej konferencji 2+4, bo to były dwa państwa niemieckie i cztery mocarstwa tak zwane poczdamskie. No ale, no i kanclerz Kohl, któremu zależało na tym, żeby przejść do historii jako ten, co zjednoczył Niemcy, zgodził się, przystał na ten warunek, ale to tylko Niemcy. Taka jest deklaracja niemiecka, że Niemcy uznają te konferencje 2+4 za traktat pokojowy z Polską, ale Niemcy mogą zmienić zdanie. Natomiast co do samej zmiany tych, no Stalin miał dwa cele. Po pierwsze, ponieważ jeszcze w 1939 roku, czy tam w 1940, bo już nie pamiętam, kiedy te tam były wybory zorganizowane zresztą niezgodnie z konwencjami międzynarodowymi, dlatego że na okupowanych terytoriach to nie wolno urządzać żadnych plebiscytów, żadnych takich tych o zmianie przynależności państwowej. No ale Ruscy, Sowieci uznali, że oni tam nie okupacji żadnej nie prowadzą, tylko wyzwolili po prostu te obszary. No mniejsza o to. W każdym razie powiększyli granice, Stalin powiększył granice Związku Sowieckiego do linii Ribbentrop-Mołotow. I po wojnie to zostało uznane w Jałcie przez aliantów zachodnich. Sprzedali, że tak powiem, Polskę Stalinowi. A Stalin w ramach rekompensaty był orędownikiem przyznania Polsce właśnie ziem zachodnich. Nie z dobrego serca, tylko dlatego, żeby Polskę bardzo ściśle związać z Sowietami, bo tylko od Sowietów zależało, czy Polska będzie miała te ziemie zachodnie i północne, czy nie, czy będzie takim, czy pozostanie takim ogryskiem. Także taki był cel Józefa Stalina. No i nie bez powodu partia w Polsce uważała, że on był jedyny właściwie taki element legitymizacji wobec narodu, PZPR-u. Że to oni są gwarantami tego, że Polska ma ziemie zachodnie. Kliszko to nawet szedł dalej, mówił, o gdyby nie my, to by Polski w ogóle nie było już. Nie to, że ziem zachodnich by nie było, Polski by nie było. No ale to być może, że Kliszko trochę przesadzał, Zenon naszych dni. Ale, no, ale to była rzeczywiście taka linia partii, że my tu jesteśmy gwarantami, dlatego my musimy sprawować władzę, bo jak nie, to w ogóle Polski, o właśnie, Polski nie będzie, tylko będzie taki ogryzek. Chromek.pl. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio usłyszałem, że istnieje coś takiego jak protokół brytyjski w traktacie lizbońskim. Czy mógłby pan przybliżyć, co to jest, jak powstał, co nam daje owy protokół? Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia. No nam to nic nie daje, w ogóle on już chyba jest nieaktualny wobec opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, a protokół brytyjski dotyczył rozmaitych wyłączeń, z których korzystała Wielka Brytania wtedy, kiedy była w Unii Europejskiej. W ogóle wskutek tych wyłączeń, tam dotyczyło to również składki członkowskiej, taki był właśnie rabat brytyjski, no to
Ja odnosiłem wrażenie, że na skutek tych wyłączeń składających się na ten cały protokół, to status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej bardziej przypomina status obserwatora niż członka. No ale teraz już to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, dlatego że Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej, no i tyle. I w związku z tym żaden tam brytyjski protokół już nie jest aktualny. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Książka dostępna na kapitalbook.pl.